cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na film z serii Promocja, co warto kupić w Rossmanie. Ostatnio gdzieś tam usłyszałam, że ma się taka promocja rossmanowska pojawić. Powiem Wam szczerze, że nie wiem teraz jakie są szczegóły tej promocji. Wiem, że ona ponownie uległa zmianie, co uważam troszeczkę za minus tej promocji. No ale jak już można coś kupić taniej, to myślę, że warto się skusić. I ja chciałabym w dzisiejszym filmie właściwie pokazać Wam, co polecam w Rossmanie. Nie wiem, czy wszystkie te produkty będą na promocji właśnie, ale może warto się zasugerować. Ja zostawię Wam na pewno jakieś informacje, które uda mi się zdobyć na ten temat, bo odkąd mieszkam w Niemczech, słuchajcie, to tych informacji mam w ogóle mniej, ale zostawię Wam w opisie właśnie pod filmem informacje dotyczące tej promocji. Zaczynamy klasycznie od podkładów i pierwszy podkład, jaki chciałabym Wam polecić, to ten Nude and Moist od Belle. Uważam, że jest to bardzo fajny podkład na co dzień, bo ma przyjemną, kremową konsystencję, potrafi ładnie kryć i nie jest to podkład stricte nawilżający, chociaż nazwa sama na to wskazuje. Moim zdaniem jest to podkład matujący, ale przyda się fajnie na co dzień, dlatego że nie robi nam jakiejś suchej ściany, nie zastyga jakoś kosmicznie, że nie można go później poprawić, dołożyć i tak dalej. Jeśli jesteśmy jeszcze przy Belle, to chciałabym Wam polecić mojego ulubieńca wszechczasów, zresztą nie tylko mojego, bo tu na YouTubie miał swoje długie nawet 5 minut, czyli Belle Liquid Powder, coś takiego, tak on się nazywa. Nie mam go teraz w dłoni, bo mi się skończył, słuchajcie, ale bardzo go Wam polecam, bo jest to moim zdaniem jeden z takich trzech podkładów drogeryjnych, które naprawdę są moimi ulubieńcami. Pięknie kryje, nadaje naprawdę porządne krycie, ta buzia jest niesamowicie wygładzona, ale jest to już podkład cięższy, który nie każdemu na co dzień może się sprawdzić. Kochani, z podkładów, których nie mam obecnie w mojej kolekcji, dlatego że mi się skończyły zwyczajnie, to jest też Stay Matte od Maybelline. On się chyba nazywa Stay Matte. Nie jestem pewna, nie, przepraszam, Super Stay. Uwielbiam ten podkład, chociaż zauważyłam, że są osoby, które go nie znoszą. Dla mnie on pięknie wygląda na twarzy, pięknie kryje, jest to też fajna, kremowa dość konsystencja i nadaje się na każdą okazję, długo się trzyma, uwielbiam po prostu jego wykończenie. Bardzo podobnie zachowuje się do niego ten podkład od Lovely Camouflage Foundation. Mam go w numerze w kolorze beige i on właśnie ma bardzo podobną konsystencję, podobnie się prezentuje. Obecnie mam troszeczkę za ciemny kolor, ale powiem Wam, że już mam resztkę i na pewno spróbuję go dorwać na tej promocji, jeśli będzie taka możliwość, bo używałam go dzień w dzień. Chciałabym Wam polecić jeszcze podkład od Max Factor, to już taki klasyk, który chyba przez każdą dziewczynę tutaj na YouTube jest polecany na tej promocji właśnie, czyli Facefinity, z tego co pamiętam. Jest to świetny podkład, też już cięższy, w ogóle wszystkie te praktycznie, które Wam pokazuję oprócz tego są dość ciężkie, bo na jesień i zimę bardzo lubię podkłady bardziej kryjące. Powiem Wam, że przestałam kupować w ogóle lekkie podkłady, bo jak mam ochotę na lekkość, to w ogóle się po prostu nie maluję. No i to jest to, jeśli chodzi o podkłady. Mam tutaj jeszcze tego L'Oreala, mojego nieszczęsnego Infallible, dlatego że go lubię, ale czasami nie denerwuję. Mam go na sobie dzisiaj, no bo kupiłam, więc chcę go po prostu używać. Wiem, że L'Oreal jest ostatnio bardzo kontrowersyjną marką, dużo osób tutaj przestaje używać kosmetyków L'Oreal. Ja sama mam niewiele kosmetyków tej marki, także nie o tym teraz film, jeśli chodzi o politykę tej firmy, ale jeśli lubicie, to uważam, że jest to całkiem fajna opcja. Na promocji się można skusić, ale po całości ceny, no to tak już różnie. Kochani, jeśli chodzi o korektory, to chciałabym Wam polecić szczególnie korektory marki Eveline, dlatego że po prostu są świetne. Mają fajne, duże aplikatory, bardzo ładne kolory. Ja miałam chyba 4, 2 już zużyłam, 2 jeszcze mi zostały. No i czuję, że gdzieś tam na tej promocji się na nie również skuszę. Uwielbiam je za kolory. To są już troszkę cięższe, moim zdaniem, korektory, które nie każdemu mogą się sprawdzić, jeśli szukacie jakiegoś rozświetlenia, jakiejś lekkości w korektorze, to on Wam tego nie da, ale krycie ma naprawdę super. Natomiast jeśli chodzi o konsystencję lżejszą, już bardziej nawilżającą, to mogę Wam zaproponować
korektor od Eveline w takiej tubce. On się też fajnie przyda cerom dojrzałym, cerom suchym, bo jest to naprawdę kosmetyk, który nie ma jakiegoś dużego krycia, coś tam potrafi zakryć, ale bardzo fajnie moim zdaniem nawilża i wygląda naturalnie. Przechodzimy teraz do pudrów. Jeśli chodzi o pudry, to mój ostatni ulubieniec, jak wiecie, to Vibo Mood, czyli ten transparentny, wypiekający. To jest puder, który ja ubóstwiam, uwielbiam pod oczy, po prostu używam go jako zamiennika Huda Beauty. Uważam, że świetnie wygląda pod oczami, nic nie podkreśla, nie wygląda sucho, bardzo ładnie się stapia, nie wybiela jakoś tej okolicy pod oczami, jest świetny, nada się również na całą twarz, też do wypiekania, ale trzeba uważać z kolorami, bo zauważyłam, że kolory się różnią czasami, mimo że jest to tylko jedna wersja kolorystyczna. Moja koleżanka ma też ten puder, no i odcienie się trochę różnią. Jej jest bardziej żółty, mój jest bardziej biały, także nie wiem. Zauważyłam, że opakowania też mają tendencję do zmiany. Nie wiem, o co tu chodzi, ale sama formuła jest naprawdę fantastyczna. Jeśli chodzi o takie pudry matujące, to oczywiście Stay Matte klasycznie, tutaj nie ma co dużo mówić. Rimmel Stay Matte to jest taki fajny kosmetyk moim zdaniem na co dzień, ale nie tylko, bo przyda się też do cięższych makijaży. Bardzo ładnie matuje i fajnie wygładza skórę. Kochani, jeśli chodzi o bronzery, to nie będę odkrywcza. Mam Wam do pokazania Vibo i Lovely. Z Vibo oczywiście Beach Cruiser, czyli po prostu bronzer, który chyba każda już z nas ma, tak mi się wydaje. Jeśli nie, to polecam się zainteresować. To są bronzery, które nie chcą się kończyć, słuchajcie, bo są tak duże. Chociaż ja go kocham i nienawidzę, może tak. To jest właśnie jeden z tych kosmetyków, po który ja jak sięgnę, to używam bardzo długo, a jak odłożę, to na dłuższy czas. Bo potrafi mnie on w pewnym momencie denerwować, w pewnym momencie robi mi jakieś dziwne plamy, jakoś ciężko mi się później z nim pracuje. Tak czy siak uważam, że jest to świetna propozycja drogeryjna. Z Lovely polecam Wam czekoladkę, już mi się parę razy egzemplarze rozwaliły, pokruszyły, ale nadal kupuję sobie nowy, bo lubię do niego po prostu wracać. To jest też taki bronzer, który ja czasem kocham, czasem nienawidzę, ale bardzo Wam polecam, myślę, że też go znacie. Dzisiaj mam go na sobie, on daje taki troszkę chłodniejszy odcień, ale jest też ten Milky Chocolate, bo mam kolor Milky Chocolate, jest dość uniwersalny i naprawdę przyda się wielu odcieniom skóry. Z tym biczem tutaj to trzeba uważać, bo ta trójeczka może być dla niektórych takich jasnych cer za ciemna. Jeśli chodzi o róże, to nie będę odkrywcza, po raz setny już od lat polecam Bourjois. Powiem Wam, że nie mam innych odcieni, cały czas męczę tą moją trójeczkę. No i bardzo się z nią lubię. Nie miałam na razie potrzeby, żeby kupować, testować jakieś inne odcienie, chociaż widziałam, że są teraz takie na pół przedzielone, trochę bronzera, trochę róża, albo takie po prostu inne warianty kolorystyczne. Tak czy siak wszystkie myślę, że są świetne, naprawdę to już jest kwestia koloru, jaki Wam się podoba. Jeśli chodzi o róże, to polecam Wam również Max Factor, czyli coś, co jest niedoceniane moim zdaniem. Tutaj mam odcień, który najczęściej używam, czyli numerek 10 i jest to przepiękny, zgaszony róż. Jest to już opcja matowa, czyli teraz na zimę będzie fantastyczna właśnie na ten sezon jesienno-zimowy. Bardzo się lubię z tymi różami, przepięknie się blendują, pięknie się prezentują na twarzy, także czego chcieć więcej, w promocji na pewno się skuszę. No i teraz jeszcze Vibo Ecstasy. To jest kosmetyk, do którego ja się długo starałam przekonać i w końcu się przekonałam. Nie wiem dlaczego, ale na jakiś czas go odstawiłam, a później się po prostu w nim zakochałam. Pięknie wygląda, szczególnie na taką jesienną porę, bo ma, jak widzicie, taki różowy odcień, ale też ma taką poświatę złotą. Także to jest coś, co ja w różach uwielbiam, takie rozświetlenie. Są też takie róże z L'Oreal malutkie, które bardzo Wam polecam. To są dla mnie hiciory, jeśli chodzi o drogerię. Pięknie wyglądają, też mają taką poświatę złota lub takiego połysku. Dają nam po prostu blask na twarzy i takie zdrowe wykończenie. I podobnie jest z tym Vibo Ecstasy. Mam go w numerze 1. Teraz poświęćmy dosłownie chwileczkę, jeśli chodzi o rozświetlacze. Przede wszystkim Eveline Glow & Go. Mam go w numerze 01.
fantastyczny kolorek, który mam dzisiaj na moich polikach. Wygląda przepięknie, ale jest dość jasny. Także też nie każdemu może się spodobać. Ja z nim uważam, bo jak jestem bardziej opalona, troszeczkę ciemniejsza na twarzy lub mam więcej bronzera na sobie, to on może się wyróżniać, może być za jasny. Niemniej uważam, że po prostu to jest cudeńko. Także nie wiem jak inne odcienie, ale ten niesamowicie napigmentowany, bardzo fajny i długo się utrzymuje na skórze. No i oczywiście Sin Skin, czyli coś, co już Wam wielokrotnie polecałam. Mam go w numerze 045, czyli taka wersja szampańska, bo jest jeszcze chyba różowy albo taki bardzo, bardzo jasny. No zobaczcie sami. Cudeńko. Wiem, że Sin Skin, ta firma była w Rossmanie, nie wiem czy nadal jest. Za moich czasów polskich jeszcze była. Także jeśli będzie w promocji, jest świetny, daje takie eleganckie wykończenie, też taflowe, ale bardzo eleganckie, no po prostu policzek jest pięknie podniesiony, pięknie wygląda. I czasami lubię też sięgać po coś takiego, czyli Eveline Glow and Go również, i to jest taki rozświetlacz w kremie, z tym, że mam również wersję różową, złotą, i tej złotej Wam nie polecam, jakoś dziwnie mi się ona blenduje, a ta różowa opcja bardzo ładnie wygląda pod jakiś rozświetlacz lub też solo. Jeśli sobie wklepiecie troszeczkę tutaj na kości policzkowe, świetnie odbija światło. Moi drodzy, przechodzimy zgrabnie do oczu. Pomada z Vibo, mam numer 3, bardzo lubię, chociaż dawno nie używałam. Ona dalej jest dość miękka, powiem Wam, także uważam to za sukces, bo te pomady mają tendencję do twardnienia dość szybkiego, a tutaj po latach tak naprawdę ona jeszcze działa. Jeśli chodzi o kredki, bo z nimi jak wiecie romansuję, no to od dawna Wam już trąbię na temat Vibo i Maybelline. Vibo Feather Brow i Maybelline to jest Brow Ultra Slim. Obie bardzo precyzyjne, bardzo ładne kolory. Nie wiem, słuchajcie, do dzisiaj nie mogę znaleźć koloru tego Vibo Feather Brow, dlatego że tu nie jest nic chyba napisane. No nie widzę nic, powiem Wam. W każdym razie to jest jakiś taki numerek najciemniejszy, kolor najciemniejszy, podejrzewam. Bardzo się lubię, na pewno kupię sobie nowe, kolejne egzemplarze. No i ta z Maybelline po prostu szczoteczka jest fantastyczna, bardzo precyzyjna. Do oczu polecam Wam również liner, mój ulubiony liner, który też dzisiaj mam na oczach, czyli po prostu Eveline Precise Blush Liner. Powiem Wam, że ja nie używam innego linera, nie mogę się jakoś do innych przekonać. Uwielbiam tę drogeryjną propozycję, bo jest tania, funkcjonalna, bardzo precyzyjna i nie trzeba być tutaj profesjonalistą, żeby sobie poradzić z tym kosmetykiem. Do oczu chciałabym Wam polecić oczywiście palety. Palety z Eveline, dlatego że innych chyba drogeryjnych po prostu lepszych nie ma. Nie mam tych takich dużych z Eveline, powiem Wam, że nie dane było mi testować, ale z tego co słyszałam są bardzo fajne i podejrzewam, że jeśli mają jakość taką jak te kwadratowe moje palety, no to ja polecam Wam też, podpisuję się w ciemno, dlatego że te, słuchajcie, szczególnie tą bardzo lubię, no zobaczcie, nie dość, że to elegancko, pięknie wygląda, to zobaczcie na te kolory, ja naprawdę bardzo często ją używam, a nie widać zużycia, no i to opakowanie jest bardzo ładne, przesłodkie. I jeśli chodzi o te klasyki, czyli Burn, Nude i Rose, również je uwielbiam i tak samo polecam, bo są świetnie napigmentowane, długo się trzymają, no i te warianty kolorystycznie są naprawdę fajnie przemyślane. Ale z drogerii chciałabym Wam polecić jeszcze jedną paletkę, czyli paletkę Belle Hypoallergenic. To jest taka paletka, jak widzicie, neutralna, świetna propozycja na co dzień, taka też ślubna dość paletka. Bardzo lubię, słuchajcie, wykonywać sobie nią makijaż na co dzień lub jakiś taki do pracy, coś w tym stylu. Często używam ją na innych osobach i naprawdę jest bardzo fajnie napigmentowana, świetnie się te cienie łączą, świetnie rozcierają. To opakowanie jest też takie dosyć solidne, mimo że plastikowe. Mam akurat tutaj numer 2 i jest też sporo wariantów kolorystycznych, także polecam Wam się też zainteresować. Moi drodzy, czas na ostatnią kategorię, dość dużą kategorię, czyli kosmetyki do ust. Nie będę tutaj przedłużać. Lip kity od Eveline polecam Wam już od dawna. Mam wszystkie kolory, pod wszystkimi się podpisuję. Tu mam akurat 04. Świetna opcja, po prostu dla mnie to jest coś
wspaniałego, że możemy coś takiego dorwać w drogerii, bo mamy i kredkę, i pomadkę do tego dopasowaną, raczej odwrotnie. I naprawdę świetnie się te kosmetyki trzymają na ustach, bardzo ładnie się nakładają te kolory i gama kolorystyczna jest też bardzo przyjemna. Co tam jeszcze mam? Od Maybelline chciałabym Wam oczywiście polecić Super Stay Matte Ink. Nie wiem dlaczego ja mam tylko jeden kolor, powiem Wam, że nie wiem. Jest tych kolorów po prostu mnóstwo i zawsze coś tam sobie sprawdzam, jakieś swatche w drogerii i nigdy nie kupuję. Nie wiem dlaczego. Na pewno będę musiała się teraz skusić na jakiś inny odcień, bo ta pigmentacja i te żywe kolory, ta barwa, to nasycenie po prostu jest świetna, naprawdę. Może nie tyle żywe, bo niektóre są też bardzo takie głębokie, ale nasycenie tych odcieni jest fantastyczne. Ja mam tutaj akurat numer 80, czyli taka opcja typowa na jesień. No i z tego co wiem, to niektórzy nie lubią tych pomadek, niektórzy je ubóstwiają. Naprawdę malutką ilość na moje usta i ona trzyma się cały dzień, jest nie do zdarcia, aż ciężko jest ją ściągnąć jakimś produktem do makijażu, także uważam, że jest to też fajna opcja na wyjście czy na jakieś wesela. Max Factor Lipfinity, również nie jestem odkrywcza. Dla mnie to jest opcja na wesela, na jakieś po prostu okazje. Coś świetnego, co trzyma się jak mur beton, naprawdę macie tutaj gwarancję, że ta pomadka z Waszych ust się nie ruszy. To jest pomadka, która ma też w sobie w zestawie taką wazelinkę, taki błyszczyk, nawilżacz, który będzie sprawiał, że ta pomadka nie będzie taka sucha i będzie miała troszeczkę takie połyskujące wykończenie. W moim przypadku to jest numer 16. Niestety nie mam pojęcia, czy możecie jeszcze w Rossmanach spotkać szafy Manhattan, ale jeśli tak, to polecam Wam przede wszystkim to, co mam na ustach, czyli Manhattan Stay Matte, to jest numer 310. Przepiękny kolor. Ja w ostatnim filmie, słuchajcie, testowałam te kosmetyki, to były nowości i chciałabym Wam o nich wspomnieć, bo się w nich zakochałam. Naprawdę mają przeprzyjemną formułę, są takie nawilżające, mają w sobie mat, ale nie jest to taki suchy bardzo, bardzo mat. No ale jednak są matowe, słuchajcie, także nie odbijają światła, ale nie są ciężkie. O może tak, ta formuła sama w sobie jest bardzo taka musowa, ale one później ulegają takiemu większemu zmatowieniu, także nie przestraszcie się, jeśli będziecie robili sobie swatche, bo one naprawdę pięknie później układają się na ustach. Możecie to zauważyć właśnie na załączonym obrazku, czyli na moich ustach, a ten drugi kolor, czyli 200, mam w ostatnim Get Ready With Me, także też Was tam odsyłam, możecie zobaczyć, jak cudnie wygląda ten odcień i powiem Wam, że używam tych kosmetyków na co dzień, zwłaszcza tego nudziaka. Jeśli chodzi o Color Niche, to ja bardzo lubię te pomadki. No słuchajcie, są świetne, kurczę. To jest 347 i 103, dwa odcienie, jeden bardzo taki ciemny na jesień, teraz się fajnie nada, i jeden taki róż, taki nudziak, bardzo ładny kolor, też lubię go używać na co dzień, do pracy się po prostu świetnie spisuje, bo to są, słuchajcie, już klasyki, pomadki, które nie zastygają jakoś mocno, mimo to trzymają się ładnie na ustach. Są to pomadki, które nie wysuszają, broń Boże, ust i naprawdę gama kolorystyczna jest świetna. Mam tutaj jeszcze takiego mojego ulubionego nudziaka, to jest numer, zdarł mi się, ale przepiękny, zgaszony róż i to jest już taka seria nudziakowa, jak widzicie nawet opakowanie jest nudziakowe i też bardzo fajną konturówkę Wam polecam, zapomniałam ją wyciągnąć z szafki, mam do tego konturówkę, nie pamiętam w jakim odcieniu, napiszę Wam gdzieś tutaj lub w opisie to się znajdzie, ale uwielbiam tą konturówkę, już jest mała dosyć, ale po prostu używam ją do wielu szminek i ma przepiękny kolor, bardzo niepowtarzalny, taki niemal idealny kolor nude. Kochani, chciałabym Wam również polecić błyszczyki na koniec, bo chyba już żadnych innych szminek do polecenia nie mam. Ja swojego czasu, jak jeszcze mieszkałam w Polsce, bardzo lubiłam te opcje od Vivo Spicy. Tutaj już mam jakąś resztkę, już podejrzewam, że to jest do wyrzucenia, nawet nie pokuszę się, żeby go użyć, ale zostawiłam go tak może na potrzeby jakiegoś tam filmu. On może jakoś nie powiększa, ale ma bardzo przyjemną konsystencję, taką fajną,
olejkową, także nadaje też ładne wykończenie, takie błyszczące, ma w sobie drobinki. Jeśli lubicie coś takiego, to myślę, że jest to bardzo fajna opcja. Naprawdę swego czasu używałam po prostu tonami. Lubię też Bourjois Effect 3D, to jest numer 20, już mój kolejny egzemplarz. Jak mam już ochotę naprawdę na takie usta muśnięte brokatem, takim ładnym połyskiem, ładnymi drobinami, to zdecydowanie tylko i wyłącznie właśnie Bourjois Effect 3D. Po prostu są przepiękne te usta, bardzo ładne, takie świecące, całośne i jest tam mnóstwo, mnóstwo drobinek na tych ustach, które pięknie odbijają światło. Z tego co słyszałam, istnieje szafa NYXa w Rossmannach polskich, nawet o tym nie wiem, ale jeśli tak, to polecam Wam z NYXa, NYX Lingerie, chyba tak to się czyta, nigdy nie wiem, polecam Wam Satin Ribbon, Lace Detail, nie wiem co tam jeszcze było, ale przede wszystkim te dwa kolorki Wam polecam, jeśli chodzi o te matowe szminki, one dosyć są suche, mają dość suche wykończenie, ale za te odcienie, słuchajcie, można się czasami tam skusić. No i oczywiście NYX Glitter Primer, to jest po prostu już tutaj klasyk na YouTubie, chyba nie muszę o tym opowiadać. Jeśli chcecie zwiększyć pigmentację swoich cieni lub chcecie na coś przykleić pigmenty, sypkie pigmenty czy też sypkie cienie, no to słuchajcie, musicie to mieć. Kochani, bateria mi się rozładowała. W każdym razie pamiętam, że mówiłam o NYXie, o tym kleju do brokatu. Ja nie wyobrażam sobie po prostu życia już bez niego. Chciałam Wam bardzo jeszcze pokazać tę mgiełkę Eveline Glow & Go. Nie mam tej wersji złotej, ale mam różową. I jak możecie zobaczyć po ilości, używam ją namiętnie. Bardzo się z nią lubię, bo ona daje po prostu fajne takie wygładzenie. No i też rozświetlenie. Nie jest to jakieś znaczne rozświetlenie, ale mam wrażenie, że ta skóra w jakiś sposób po prostu jest scalona, ten makijaż jest scalony i w jakiś sposób ta skóra jest taka wygładzona, powiedziałabym. Ona ma jednak minus i to dość duży, trzeba uważać naprawdę z tym dozownikiem, bo no ta pompka wydziela bardzo dużo produktu ogromnymi kroplami, dosłownie jesteśmy mokre na twarzy, także jeśli już w taki sposób wydozuje się w cudzysłowie ten produkt, no to polecam Wam po prostu przyklepać to jakąś gąbką, beauty blenderem, czymś w tym stylu. Teraz tak mi się przypomniało, że nie poleciłam Wam żadnego tuszu do rzęs i powiem Wam, że żaden tusz do rzęs w drogeriach mnie jakoś nie porywa w taki sposób, żebym do niego cały czas wracała i nie wyobrażała sobie życia bez niego. Nie wiem, jakoś tak błądzę, ciągle zmieniam, nie mogę znaleźć jakiegoś ulubieńca, więc jak macie naprawdę takie perełki, jeśli chodzi o tusze do rzęs, to ja się bardzo chętnie zasugeruję. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, zapraszam Was do subskrypcji, do kciukowania tego filmu w górę. Słuchajcie, jeden właśnie paznokieć mi odleciał i będę musiała to zaraz naprawić. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!